Serial Osiecka to produkcja biograficzna, której autorzy czasami niestety dali się ponieść fantazji. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj temat serial o Agnieszce Osieckiej. Katarzyna Łuczyńska, autorka powieści obyczajowej Grzeszna i Święta, a przy okazji wielbicielka dobrego kina. Miałam okazję obejrzeć ten serial. Kasiu, pod naszym ostatnim vlogiem było sporo różnych opinii. Ktoś napisał, że jesteś przepiękna, cudowna, wspaniała. A ty, Sławku, zarąbisty. A co ci się stało? No nie do końca. Zapytam się hejterów. Kasiu, oglądaliśmy wspólnie ten serial o Agnieszce Osieckiej. Jakie jest twoje zdanie? No, muszę ci powiedzieć, że niejednoznaczne. Oczywiście bardzo dobrze, że ten serial powstał, ale odniosłam wrażenie, że twórcy zbyt często odwoływali się do własnej wyobraźni, a chyba zbyt rzadko do faktów. No właśnie, to jest stała bolączka naszych seriali biograficznych, a skoro serial nazywał się Osiecka, to wypadałoby trzymać się ściśle faktów. Tak, tym bardziej, że życie Osieckiej było na tyle bogate, że tych 13 odcinków można było stworzyć, opierając się wyłącznie na faktach. Tak, to zresztą typowe dla seriali, dla TVP, gdyż mają tam format 7 lub 13 odcinków. W przypadku serialu Obodo rozciągnięto jego życie do 13 odcinków, a tyle nie było o nim wiadomo. Natomiast życie Osieckiej było na tyle udokumentowane, że 13 odcinków można było w zupełności wypełnić. No, ale nie jestem do końca usatysfakcjonowany. Zupełnie wręcz. Pewnie z tego samego powodu, co ja. Oczywiście, znamy się przecież dobrze. To prawda, znamy się dobrze, więc wiem, na co przede wszystkim zwracasz uwagę. Fabuła fabułą, a scenografia. Czy, Sławku, według ciebie twórcy stanęli na wysokości zadania? Wiesz, i tak i nie. Z jednej strony twórcy starali się budować realia epoki, ale z drugiej strony pojawiały się irytujące wpadki. Największą z tego to był chyba widok Pałacu Kultury w 1952 roku, tuż przed maturą Agnieszki Osieckiej. Pałac powstał dopiero 3 lata później, a tu stoi jakby nic. Co więcej, część ujęć była nakręcona w jego wnętrzach. Dla mnie to przesada. Ale słuchaj, ja wiem, że ty nie znosisz Pałacu Kultury i pewnie najchętniej wysadziłbyś go w powietrze i podejrzewam, że to jest główny powód, dla którego zwracasz na to uwagę. A co powiesz o oprawie muzycznej? Z jednej strony podobało mi się bardzo, że pojawiły się w treści serialu piosenki Agnieszki Osieckiej, ale z drugiej strony czasem irytowało mnie, jak z offu leciało coś, co było napisane znacznie później niż treść danego odcinka. Poza tym, wiesz, odniosłem wrażenie, że treść tych piosenek w serialu się ulotniła. Tak jakby ktoś nie rozumiał metafor. Nie zwrócono uwagi też na związek twórczości Osieckiej z jej życiem. Masz rację, a poza tym mnie właściwie irytowały pewne niedopatrzenia, nie wynikające może ze złej woli twórców filmu, ile z niechlujstwa. Niewłaściwe modele samochodów, budki telefoniczne młodsze o 10 lat niż powinny być naprawdę w filmie. Ale z drugiej strony pamiętam, że jak realizowałem teatr telewizji jako współscenarzysta, którego czas akcji działo się w 1970 roku, to na posiedzeniu Politbiura były lampki rodem z Castoramy. Nawet chyba LEDowe. Nie odniosłeś, Sławku, wrażenia, że w scenariuszu pominięto naprawdę istotne fakty z prywatnego życia Osieckiej? No właśnie. Z jednej strony rozciągnięto mało znaczące epizody z życia Agnieszki Osieckiej do granic niemożliwości, a z drugiej pominięto ważne fakty, jak chociażby osoby jej drugiego męża, Wojciecha Jasionki. Faktem jest, że najwyraźniej wydał się twórcą filmu osobą niezbyt interesującą, a znajomi Agnieszki nazwali go Paletką, co też o czymś świadczy, ale jednak był jej drugim mężem. To prawda, a w zamian bardzo dużo miejsca poświęcono romansowi Osieckiej z Jeremim Przyborą czy z Markiem Chłaską, który niestety przedkładał nad nią inne kobiety i alkohol. Ale myślę, że twórcy filmu uznali te nazwiska za znane i chyba z tego powodu postanowili zwrócić na nie uwagę. Przy okazji nie wykorzystano faktu, że Jeremi Przybora rzucił się z pięściami na Daniela Lubelskiego w jakimś lokalu. A to było bardzo smakowite. Dżentelmen, starszy pan, elegancki, a tu zachował się jak zwykły, chamski facet. Poza tym największa miłość Agnieszki Osieckiej, Zbigniew Mencel, znika bez słowa wyjaśnienia. Zgadzam się. To przecież o nim mówiła po rozstaniu, że gdyby ją zawołał, to poszłaby do niego pieszo aż do Uzbekistanu. Ale do tego twórcy filmu dość dowolnie żonglowali chronologią, co szczególnie było widać przy związku Agnieszki z Markiem Chłaską. A jak oceniasz obsadę filmu?
Wiesz, mam mocno mieszane uczucia. Z jednej strony podobały mi się twórczynie głównej roli, to znaczy Liza Rycembel i Magdalena Popławska, no może jeszcze Grzegorz Małecki jako Jeremi Przybora. No i jeszcze Anna Mierzwa jako Kalina Jędrusik. Ale serialowy Wojtek Frykowski nie pasował mi. Był tak zblazowany jak oryginał, to się zgadza, natomiast nie miał tego uroku, którym oddziaływał właściwie Frykowski na otoczenie. I właściwie nie wiadomo, dlaczego Agnieszka wyszła za niego za mąż. A wiesz, mnie zaskoczyło inne niedopatrzenie. Czas akcji to ponad 40 lat, a Magdalena Smalara w roli Gosposi Osieckiej w zasadzie prawie się nie zmieniała. A co powiesz na przykład o Aleksandrze Koniecznej w roli Hanny Bakuły? Kiedy pierwszy raz pojawiła się na planie w 1976 roku, to prawdziwa Hanna Bakuła miała wtedy 26 lat, a aktorka ją odtwarzająca wyglądała na dobre 30 lat więcej. Potem konsekwentnie się starzała. Dlaczego tak postąpiono? Może ktoś jej nie lubił, ale za to serialowy Seweryn Krajewski wyglądał bardzo ładnie. Szczególnie w porównaniu z Jerzym Wasowskim, którego wcielał się Mariusz Kilian, a wyglądał jak zombie z horrorów klasy C. Nie wiem, kto chciał przestraszyć widzów? Tak krytykujesz, że zastanawiam się, czy coś ci się w ogóle podobało? Wiesz, było naprawdę sporo dobrych pomysłów. Na przykład rozpoczynanie każdego odcinka od fragmentu kroniki filmowej, która to dobrze osadzała w czasie. To, że później się to rozjeżdżało twórcom, to zupełnie inna sprawa. Wiesz, ale moim zdaniem dobrze, że ten serial powstał. Tak, Agnieszka Osiecka zasługiwała na to. Zresztą twórcom serialu udało się pokazać, że całe życie poszukiwała miłości i nigdy tak naprawdę jej nie zaznała. Więcej o Agnieszce Osieckiej możecie znaleźć w mojej książce. Zachłanne na życie. A ja polecam książkę Kasi Grzeszna i Święta, gdzie znajdziecie też dużo odniesień do czasów PRL. A jeśli się Wam podobało, lajkujcie i subskrybujcie. Każdy nowy odcinek vloga w sobotę, w samo południe. Hej! Hej, hej!